Wolni stalkerzy, weterani i łowcy, dołączcie do powinności. Ochrona świata przed złem zony to nasz wspólny cel. Świat obawia się rozrostu zony. Dołącz do powinności i uratuj niewinnych. Uwaga, stalkerzy. Potrzebujemy ochotników na niebezpieczne, lecz dobrze płatne misje. Zainteresowani, niech zgłoszą się do baru. Stalkerze. Wilczarz, mamy gości. Jakiś stalker idzie prosto na nas. Co mamy robić? To wy nie wiecie, co się robi ze świadkami? Załatwcie go, tylko bez bałaganu. Przyjąłem. Пошли. Już po tobie, wilczarz. Leci tu wojskowy śmigłowiec, który rozwali cię na kawałki. Oto wasz śmigłowiec, a wy będziecie następni, rządowy ścierwa. Мать!
Stalkerze, pomóż nam. Zostaliśmy zaatakowani przez najemników. Pomóż nam, obiecuję, że pożegnujesz. Pomóż nam przebić się przez zasadzkę koło fabryki. Przesłałem ci współrzędne. Tylko uważaj, Wilczarz i jego zbiory są przy śmigłowcu. Dobra, koniec pogaduszek. Chyba zrobi się nieprzyjemnie. Jak sobie życzysz? Jak sobie życzysz, naznaczony, ale ty idź przodem. Ze mnie jest marny żołnierz, więc lepiej, żebyś wybadał teren. Profesor nawiał, dorwać Krugłowa. Daleko nie mógł odbiec. Idą za nami. Zatrzymaj ich, naznaczony. Szybciej, zanim ktoś się zjawi. Widzę Krugłowa na placu budowy. Zgarniamy go. Zatrzymaj ich, naznaczony. Wszystkich nas zabiją. Szybciej, zanim ktoś się zjawi. Szybciej, zanim ktoś się zjawi.
Naznaczony, w tunelu przed nami jest spalacz. Lepiej się rozdzielmy i przejdźmy pojedynczo. Większa szansa, że przeżyjemy. Ty idź przodem. Jak zobaczę, że doszedłeś do końca tunelu, to ruszę za tobą. Wypadnie w łapę. Nareszcie jesteśmy bezpieczni. Dziękuję ci za pomoc. Jestem twoim dłużnikiem, więc proszę, weź ten oto pendrive. Są tam wyniki badań naszej ostatniej ekspedycji. Barman na pewno dobrze ci za to zapłaci. Jeśli zajrzysz do naszego laboratorium nad Jantarem, dostaniesz od nas prawdziwy kombinezon naukowca. Witam. Zrozum wreszcie, tylko ty możesz pójść. Dokonanie pomiarów teraz ma kluczowe znaczenie. Gówno mnie to obchodzi. Sam nigdzie nie pójdę. Błagam cię, zgódź się. Wszystko od tego zależy. Witam. Idź przodem. Witam. Co my tu mamy?
Ura! Zaczekaj chwilę, dokonam pomiarów i ruszamy dalej. Dobra, trochę poza skalą, ale promieniowanie w normie. Musimy iść dalej. Chyba zabrakło skali na liczniku. Musimy wejść głębiej. Naznaczone? Tutaj niczego nie zdziałam. O cholera! Nadchodzi zwarcie. Biegiem na znaczenie. Kieł, nie możemy go tak zostawić. Zostaw go. Nie mamy jak mu pomóc. Za kilka minut będzie zwarcie. Z nim się nie przedostaniemy. Nie, Kieł, nie, ja go nie zostawię. Musimy się stąd szybko ulotnić. Musimy się stąd szybko ulotnić. Musimy się stąd szybko ulotnić. Mam już pomiary, teraz musimy się dostać do bunkra. Witam. Oto wyniki. Tam, tutaj, tutaj i tutaj. Nie mogły być dokładniejsze. Dobrze. Muszę tylko dostosować prototyp.
Pisanie, ale się spisałeś. Jeśli pomiary są wiarygodne, prototyp powinien zapewnić ci maksymalną ochronę przed emisją. Teraz będziesz w stanie przebić się do laboratorium, ale jeśli nie wyłączysz emitera, to długo nie pociągniesz, nawet z włączoną osłoną przeciwpsioniczną. Udało się nam ustalić przypuszczalną lokalizację emitera, znajduje się w części podziemnej. Zaznaczyłem ci to już na mapie. Problemem laboratorium zajmował się Wasiliew. Mniej więcej tydzień temu razem ze Stalkerem o ksywce Duch usiłowali dostać się do środka. Po kilku godzinach poczuliśmy silny wstrząs, a po upływie kolejnej godziny odebraliśmy sygnał od Wasiliewa. Dochodził z rejonu bagna, ale w końcu ustał. Wygląda na to, że wraz z nim ustało życie Wasiliewa. Spróbuj odszukać jego ciało. Miał przy sobie precyzyjne dane o laboratorium i sposobie dostania się do środka. Mogą tam też być informacje o tym, jak wyłączyć źródło emisji. Przesłałem ci już wszystkie dane, jakie posiadamy. Witam. 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 Damn.